Witam, Adam Kopedźmiu, 8 Excel'a z portalu Excel i Adam. Pytania od widzów numer 136. Ranking po dwóch kryteriach. I na tej samej zasadzie można by zrobić ranking po trzech i więcej kryteriach, ale raczej dwa nam wystarczą. I mamy tu liczbę punktów z egzaminu i liczbę zajęć dodatkowych. Dla nas, pod kątem rankingu, wyznaczenia miejsca, ważniejsza jest liczba punktów z egzaminu. I mamy tutaj niestety remisy, z którymi trudno sobie poradzić w przypadku rankingu, ale tak da się to zrobić. Tak przykładowe rozwiązania w filmie pytania od widzów 122 i Power Query odcinku. 30. Tak to radzenie sobie z remisami. A my tutaj sobie możemy poradzić z remisami ze względu na to, że dodajemy ten, to dodatkowe kryterium zajęcia dodatkowe. I dzięki temu tak w naszym przykładzie możemy łatwo tak rozdzielić te remisy właśnie przez to dodatkowe kryterium, bo tak jedna osoba, która miała 99 punktów, była na pięciu zajęciach dodatkowych, a druga tylko na dwóch czyli ta, która była na większej ilości zajęć dodatkowych, powinna być wyżej w rankingu. Mamy tu jeszcze jeden remis, jeśli chodzi o liczbę punktów z egzaminu, 71 i 71. I podobnie, ta osoba z większą ilością zajęć dodatkowych, ona powinna być wyżej w rankingu. Więc jak możemy to wyznaczyć, tak przyznać im miejsca na podstawie tych dwóch kryterium? Najprościej tak. Dodać te wartości odpowiednio je normalizując. O co dokładnie chodzi? Czyli liczba punktów w egzaminu jest najważniejsza, czyli to nasz pierwszy składnik, dodajemy do tego liczbę zajęć dodatkowych. Tylko tą liczbę zajęć dodatkowych musimy tak troszeczkę znormalizować. W większości sytuacji chodzi o to, że dzielimy ją przez jakąś wartość, przykładowo tutaj przez 100, no jest starczy, żeby tak ta część, no tak od zajęć dodatkowych nie wpłynęła istotnie na liczbę punktów, czyli jak sobie podzielę przez 100 liczbę zajęć, to mam tą część tak jeśli chodzi o jako setki, jako część setną, czyli ona nie wpłynie dokładnie na liczbę całkowitą liczbę punktów. Czyli ona ogólnie tak zwiększa liczbę, tak, czyli liczba 99,05 jest większa, tak, od 99,02, ale tak ta część setna nie wpłynęła właśnie na te wartości wyższej, tak, wyższego kryterium, wyższego warunku. No i jak już mamy tą kolumnę pomocniczą, no to możemy sobie wyznaczyć pozycję, tak, miejsce ranking za pomocą funkcji pozycja największa, pozycja średnia, ewentualnie sama funkcja pozycja i tu, tak, już w naszych danych nie ma, tak, remisów, więc po prostu wystarczy wskazać na komórkę D2, średnik, zaznaczyć tutaj na zakres kolumny pomocniczej, tak, z normalizowanymi Połączonymi tym wartościami F4 blokujemy, zamykamy, zatwierdzamy naszą formułę i kopiujemy ją sobie w dół. No i przy funkcjach z rodziny tutaj pozycja, nie możemy sobie tej kolumny pomocniczej w, w, w zbudować tak, w argumencie odwołanie. Bo jeśli tutaj nawet po prostu spróbuję dodać jedynkę do argumentu odwołanie, to tak, Excel mi no, wyrzuci komunikat, że ta formuła jest nieprawidłowa. Niestety to, co jest napisane. Tam nie jest faktycznie, to nie to powoduje błąd. To jest tu mam właśnie podpowiedź w tym, że funkcja pozycja największa ma argument, który się nazywa odwołanie, tak? czyli zdecydowanie widać, że tam trzeba zakres podać. No i jak mu po prostu podajemy zakres, nie ma problemu z obliczeniami i to jak najbardziej działa. I w większości sytuacji naprawdę da się tak podzielić przez 100, przez 1000, nawet przez milion. Excel sobie poradzi, żeby właśnie te wartości wpływały na siebie. Ale jeśli trafi się jakaś sytuacja, gdzie takiej normalizacji nie da się zrobić, no to wtedy możemy zrobić normalizację po pozycjach. Czyli najpierw bierzemy pozycję tak największą po punktach z egzaminu i dodajemy pozycję największą po... Liczbie zajęć dodatkowych, i tą liczbę zajęć dodatkowych dzielimy przez 100. No i mamy no, odpowiednio znormalizowane wyniki. I teraz osoba z najmniejszym wynikiem, tak, to jest ta na pierwszym miejscu, więc po prostu tworząc naszą funkcję pozycję największa, musimy zmienić ostatni argument, tak, z domyślnego sortowania malejąco na sortowanie rosnące, czyli tutaj wpisujemy jedynkę, czyli żeby właśnie osoba z najmniejszą tutaj liczbą punktów tak, była na pierwszym miejscu. I teraz widzimy, że ten ranking pierwszy raz zgadza nam się z rankingiem drugim, jak najbardziej to jest możliwe, a jakby mimo wszystko trafiły się jakieś remisy. pytania od widzów 122 albo Power Query odcinek 30.